Dzień dobry i witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Andrii Smirnow, jestem profesorem Uniwersytetu Narodowego Akademia Ostrogska, która jest członkiem konsorcjum Uniwersytetu Warszawskiego i Ukraińskich Uniwersytetów. I mam niewątpliwy zaszczyt otworzyć pierwszą sesję naszej debaty poświęconej trudnościom i wyzwaniom polskiej polityki wschodniej od 1991 roku i do 2021 roku. I najpierw chciałbym przedstawić naszych panelistów w takiej kolejności. Pan Wiktor Ros, dyplomata, ambasador Rzeczypospolitej w Mołdawii i Armenii, doktor studium Europy Wschodniej UW. Pan Jerzy Marek Nowakowski, polski historyk, dziennikarz, publicysta i polityk, ambasador Rzeczypospolitej na Łotwie i w Armenii. Pani Iryna Matiasz, profesor, doktor nauk historycznych, reprezentuje dwie jednostki, Instytut Historii Ukrainy, Państwowej Akademii Nauk Ukrainy i Studium Europy Wschodniej UW. I pan Aleksander Milinkiewicz, przywódca demokratycznego opozycyjnego ruchu na rzecz wolności na Białorusi, profesor wizytującej Uniwersytetu Warszawskiego. Zanim oddam głos naszym panelistom, chciałbym zrobić krótki wstęp do dyskusji. Polska położona na styku między krajami Europy Zachodniej a obszarem Europy Wschodniej jest członkiem Unii Europejskiej i NATO, które są obliczem instytucjonalnym krajów Zachodu, a jednocześnie łączą Polskę ze Wschodem, szczególnie węzi ze względu na wspólną historię autorytarnego reżimu komunistycznego. W ostatnich latach historia zdecydowanie przyspieszyła na Wschodzie. Kraje poradzieckie znalazły się w przełomowym momencie we wszystkich wymiarach: gospodarka, geopolityka, społeczeństwo, tożsamość, systemy polityczne. Dotychczasowe postsowieckie modele rozwoju ekonomicznego i legitymacji politycznej wyczerpują się, czego przejawem są rewolucje i masowe demonstracje, a nawet konflikty zbrojne, zwłaszcza wojna na Ukrainie, o której jeszcze oczywiście będziemy mówili w trakcie naszej debaty. W latach 1991-2021 Polska popierała suwerenność krajów Wschodu i proeuropejskie i transatlantyckie nurty w państwach postsowieckich. Jednym z wyrazów wsparcia Polski dla reform obszaru byłego Związku Radzieckiego była aktywność Polski w inicjatywie Partnerstwa Wschodniego. Otrzymywano również aktywne kontakty z Polonią, która żyje na tych obszarach. Dużym wyzwaniem dla Polski był spadek stabilności niektórych państw postsowieckich, który obserwujemy w ostatnich latach. Procesy te są wynikiem między innymi destabilizacyjnego wpływu Federacji Rosyjskiej, jej agresji zbrojnej i działań hybrydowych, jak na przykład dezinformacja, wojny w Gruzji, na Ukrainie, nielegalna aneksja Krymu, wspieranie separatyzmu w Donbasie, Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji, czy próby ingerencji w demokratyczne wybory i referenda w Europie i Ameryce, to tylko niektóre przykłady niepokojących działań władz Kremla w tym okresie. Polska polską odpowiedzią było konsekwentne wsparcie dla prowadzenia spójnej unijnej i transatlantyckiej polityki wobec Rosji i oczywiście trzeba zauważyć, że przedwczoraj Senat Polski podjął uchwałę, która uznaje władze rosyjskie za reżim terrorystyczny. Wspólna historia, zbliżone tradycje, pokrewna kultura wiążą Polskę z Ukrainą i Białorusią. Współpraca polsko-ukraińska była bardzo intensywna i odbywała się we wszystkich szczeblach, od centralnego aż do powiatu i gmin. Niezwykle ożywiona była działalność polskich i ukraińskich organizacji pozarządowych, wymiana naukowa i kulturalna. Polska również w ramach Unii Europejskiej wychodziła z szeregiem inicjatyw mających na celu zaangażowanie Białorusi we współpracę z krajami regionu oraz Unii Europejskiej. Polska starała się także zacieśnić współpracę z Mołdową, udzielając jej pomocy w reformowaniu struktur administracyjnych oraz gospodarki i wspierała w dążeniu do integracji z Unią. Nieodmiennie szukała dróg nowej współpracy z krajami Kaukazu Południowego i Azji Środkowej.
30 lat polskiej polityki wschodniej jest dobrą okazją dla rzetelnego audytu, który oceni, jakie są rzeczywiste wpływy Polski na obszarze poradzieckim, jakie są największe wyzwania i najsłabsze punkty polityki wschodniej, co wymaga poprawy, a co jest największym atutem. I teraz chciałbym zaproponować chyba dla dyskusji takie pytania. Jak rozwijały się stosunki międzynarodowe w regionie w czasie 1991-2021 i jakie czynniki miały wpływ na dzisiejszą sytuację i czy miały w ogóle? Drugie, czy te 30 lat założyły podwaliny dzisiejszych konfliktów i destabilizacji regionu? Czy sojusz Polska, Litwa, Ukraina, wolna Białoruś jest realny, czy to tylko tak zwane marzenia polityczne? I chciałbym zaprosić do słowa pana Wiktora Rosa. Mikrofon, proszę. Dziękuję bardzo panu moderatorowi za udzielenie mi głosu. Oczywiście temat jest zakreślony niesłychanie szeroko, bo obejmuje 30 lat i w ciągu 10 minut bardzo trudno będzie przedstawić choćby najważniejsze problemy. Ale jeżeli zaczniemy od początku, powiedzmy, tego procesu, to musimy najpierw stwierdzić, że oczywiście Polska była promotorem tych zmian. Była tym najbardziej aktywnym uczestnikiem tych procesów politycznych w Europie Wschodniej, które prowadziły do upadku Związku Sowieckiego. Przypomnijmy sobie ten moment, kiedy pada mur berliński, kiedy kolejne państwa, tak zwane socjalistyczne państwa demokracji ludowej, jak się wtedy mówiło, występują z Układu Warszawskiego, z RWPG i rozpoczyna się ten proces nawiązywania realnych stosunków także z krajami, które pretendują do tego, żeby stać się niepodległymi republikami. A więc Polska jako pierwsza uznaje, jeśli chodzi o państwa bałtyckie, ja nie będę tutaj mówił, bo one wcześniej ogłosiły swoją suwerenność, niepodległość i sprawa była jasna, ponieważ Związek Sowiecki nie pretendował właściwie do tego, żeby przynajmniej od czasu wypadków w Wilnie i w Rydze, żeby ten teren, ten obszar kontrolować politycznie. Natomiast Polska jako pierwsza uznaje niepodległość Ukrainy tuż po wyborach prezydenta Krawczuka i referendum na temat niepodległości, które miażdżącą przewagą kończy się. Także to był gest ze strony Polski bardzo odważny, dlatego że jak wiemy nie ważyły się na to za bardzo państwa zachodnie, nie wyłączając Stanów Zjednoczonych, kiedy to prezydent Bush starszy przestrzegał Ukrainę przed tym, co się może stać, jeżeli wyjdzie ze Związku Sowieckiego. I w ślad za tym idzie uznanie niepodległości także Białorusi, która nawiązuje do swojego dziedzictwa historycznego, do czasów Białoruskiej Republiki Ludowej po rewolucji październikowej. Przejmuje te hasła i te postulaty, które były wtedy wysuwane. No i tym samym powstaje między nami jakby wspólny taki front, choć nie bez problemów i trudności, bo przypomnę, że jeżeli mówimy też o jakichś kwestiach trudnych, dyskusyjnych, to przypomnę, że akurat w czasie wizyty ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego na Białorusi powstał problem graniczny. Białorusini wysunęli pewne kwestie graniczne i to jakby skonfundowało nieco rząd polski, który nie oczekiwał takiego startu, powiedzmy, w naszych wzajemnych relacjach. No, potem następuje oczywiście już rozpad Związku Sowieckiego po 8 grudnia 1991 roku z zaproszeniem do tworzenia państw WNP w takiej wspólnej organizacji, co się stało rzeczywiście 2 tygodnie później w Almacie. Nie wszyscy tam brali, nie wszystkie republiki sowieckie brały w tym udział, ale większość. No i Polska
postawiła na to, żeby z każdym z tych państw utrzymać bardzo takie ścisłe relacje poprzez zakładanie, nawiązywanie z nimi stosunków dyplomatycznych i zakładanie swoich ambasad. W zasadzie prawie we wszystkich krajach, w przypadku Azji Centralnej były tam niewielkie odchylenia od tego, powiedzmy, tam, ale Uzbekistan miał wspólną zdecydowaną ambasadę w Tadżykistanie, Kazachstan w Kirgizji, w Turkmenistanie na początku nie było ambasady. Po jakimś czasie została założona. Jednym słowem, wszystkie republiki zostały potraktowane przez nas w sposób niesłychanie poważny, co było jakby no wyraźnym wyzwaniem w stosunku do polityki rosyjskiej, dlatego że wprawdzie w pierwszej fazie Rosja sama sprzyjała temu, żeby republiki się usamodzielniały, ale niewątpliwie z tak zwanego z tyłu głowy istniała zawsze taka koncepcja, także i u Borysa Jelcyna, że po jakimś czasie te republiki zrozumieją, że bez Rosji one nie dadzą sobie rady samodzielnie na arenie międzynarodowej i nastąpi jakieś uściślenie, powiedzmy, tych relacji, przynajmniej w ramach WNP, po zmianach prawno-politycznych w centrali, kiedy zostaną ustalone relacje między Moskwą a stolicami poszczególnych byłych republik sowieckich, ta sytuacja się zmieni na rzecz odbudowy, może nie imperium w tym kształcie, w jakim ono istniało poprzednio, ale że będzie to jednak pewien obszar, który jest przez Moskwę traktowany jako taki priorytetowy. I to zawsze było w doktrynie oficjalnej politycznej Rosji podkreślane, że priorytetowym obszarem jest tak zwana bliska zagranica, czyli... No i Polska oczywiście tutaj była pewnego rodzaju kością niezgody, bo Polska akurat naciskała na to, żeby wszystkie te republiki stawały na własne nogi i prowadziły samodzielną politykę zagraniczną, także przy udziale naszym. Następną sprawą, jeśli chodzi o całą politykę polską, to jest kwestia oczywiście zapoczątkowania procesu zbliżania się do struktur europejskich, euroatlantyckich, czyli do NATO i Unii Europejskiej. Tutaj nie było absolutnie jednoznaczności, jeśli chodzi o kształt polskiej elity w tej mierze, bo Lewica Polska w ogóle wykluczała w tamtym okresie przyłączenie do NATO. Nawet, powiedzmy, centrum polityczne polskie było sceptyczne. Natomiast inicjatywa w tej mierze należała do rządu Jana Olszewskiego i jego najbliższych współpracowników, braci Kaczyńskich, którzy w tym czasie właśnie i bardzo intensywnie pracowali nad tym, żeby to stanęło na agendzie w ogóle. To oczywiście trwało jeszcze czas dłuższy, ale tym niemniej, jak wiemy, zakończyło się powodzeniem poprzez przystąpienie do NATO, a następnie do Unii Europejskiej. Ten proces był dłuższy. I oczywiście Polska od tego momentu chciała jak najcieplejszych i najbliższych stosunków ze swoimi najbliższymi sąsiadami. To jest kwestia Ukrainy. No, z Białorusią powstały problemy od czasu, kiedy prezydentem stał się Łukaszenka, a w 1996 roku zmieniono konstytucję i zaczął się ten dryf w ogóle w kierunku jakby odśrodkowym, znaczy od Europy. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, to Polska była bardzo silnym adwokatem Ukrainy w przybliżaniu się do, spełnianiu tych warunków niezbędnych i przybliżaniu się do Unii Europejskiej. Też tutaj oczywiście pomiędzy poszczególnymi segmentami polskiej elity były pewne problemy, bo był okres, kiedy Polska bardzo aktywnie występowała tutaj. Były też ścisłe relacje, częste wizyty między prezydentami, a następnie nastąpił okres pewnego rozluźnienia. No i właściwie dopiero problem takich już bardzo bliskich stosunków powstaje nawet po tych trudnościach związanych z historycznymi naszymi zaszłościami z Ukrainą, które do tej pory są jeszcze żywe i nie do końca rozwiązane, ale w momencie oczywiście wybuchu wojny Polska staje się tutaj w Europie liderem tego zbliżania się naszych państw. No,
Wydaje mi się, że ja chyba swój czas już wyczerpałem, tak? Także może podziękuję w tej Panie chwili. Panie ambasadorze, dziękuję bardzo serdecznie za tą niezwykle wnikliwą analizę, w sumie pokazującą bardzo pozytywną ewolucję polityki wschodniej i zapraszam pana Jerzy Marka Nowakowskiego do słowa. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość uczestniczenia w tej niesłychanie ciekawej dyskusji. Zacznę od paru korekt i uzupełnień. Uzupełnienie takie, że oczywiście mówiąc te słowa jest tak, że i to chyba od samego początku wykładowcą Studium Europy Wschodniej i ze Studium Europy Wschodniej jest związany, także ta afiliacja również w moim wypadku występuje. A teraz tak, mówimy o 30-leciu polskiej polityki wschodniej. Otóż ja bym dokonał jednej drobnej korekty. Ta polska polityka wschodnia ma nieco więcej niż 30 lat. Tak naprawdę politykę wschodnią, pomijając oczywiście myśl polityczną, która jest dużo starsza i która no między innymi miejsce, w którym jesteśmy, jest z nią związane, no bo w podziemiu ukazywały się czasopisma Obóz, ukazywała się Nowa Koalicja, ukazywało się ABC, czyli podziemne wydawnictwa nakierowane na debatę o polskiej polityce wschodniej, ale polska polityka wschodnia rodzi się właściwie wraz z powstaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego, czyli w roku 1989 i ten pierwszy czas, lata 1989-91 do rozpadu Związku Sowieckiego, to jest czas wyjątkowo ciekawy, bo to jest okres, kiedy prowadzimy tak zwaną politykę dwutorowości. Jesteśmy priorytetami, jesteśmy pionierami w skali światowej dyskursu jednocześnie z władzami sowieckimi i jednocześnie z republikami. Pamiętajmy, że minister Skubiszewski odbył podróż do wszystkich stolic sąsiednich krajów. Również w czasie wizyty w Moskwie spotykał się zarówno z przedstawicielami Federacji Rosyjskiej, jak oddzielnie Związku Sowieckiego. Próbowaliśmy od początku sygnalizować to, że uznajemy podmiotowość Republik Związku Sowieckiego. Podpisywaliśmy dość okrągłe, dość puste dokumenty wtedy z Rosją, z Ukrainą, z Białorusią. Się właśnie nie udało ze względu na te różne zgrzyty. To jest jedna korekta. Korekta druga jest taka, że mój szacowny przedmówca wskazał na rząd Olszewskiego, na braci Kaczyńskich. Otóż ja bym chciał bardzo podkreślić jednak, szczególnie w tym pierwszym okresie, niesłychanie istotną rolę Lecha Wałęsy. Lecha Wałęsy, który podpisuje w Moskwie umowę polsko-rosyjską, między innymi o wyjściu wojsk z rosyjskich z Polski. Lecha Wałęsą, który odwiedza Białoruś, odwiedza Ukrainę, który jako pierwszy jednak podnosi tę kwestię bezpieczeństwa i udziału Polski w NATO, który na szczycie NATO, czy na szczycie Partnerstwa dla Pokoju, dokładniej w Pradze, bardzo twardo stawia kwestię, że Partnerstwo dla Pokoju nie może być zamiast, a ma być drogą do NATO dla krajów w nim uczestniczących i tak dalej. Poza tym Wałęsa był wtedy pewnym symbolem. Ja muszę powiedzieć, że być może był to jedyny moment, ten sam początek, rok 1991 właśnie, kiedy istniała jakaś szansa na poukładanie sobie relacji polsko-rosyjskich, ponieważ Jelcynowi niesłychanie zależało na osobistym poparciu Wałęsy, który był wtedy w świecie takim symbolem tej demokratycznej rewolucji w naszym regionie. Z tym poparciem się niespecjalnie udało. Ja pamiętam taką długą rozmowę z ministrem Skubiszewskim, kiedy Borys Jelcyn wystąpił tuż po puczu z propozycją, aby wspólnie z Lechem Wałęsą stali się oskarżycielami w nowym procesie norymberskim komunizmu. I wtedy minister Skubiszewski powiedział, że komuniści grali na poszczególne frakcje w Moskwie, my tego nie zrobimy, odradzam uczestniczenie w tego typu imprezie. Mnóstwo tego typu drobnych rzeczy można opowiadać. Ja z kolei dla potwierdzenia
tego sposobu myślenia elit rosyjskich o Ukrainie i Białorusi, ja przytoczę moje osobiste przeżycie. Jest rok 1990. W hotelu Moskwa, nieistniejącym już przy Placu Maneżowym, w pokoju nieżyjącego już Anatolija Sobczaka, któremu udało się zdobyć wtedy wódkę pszeniczną, nie tak łatwo dostępną w Moskwie. Sam Sobczak zresztą mało pił. Mieliśmy okazję rozmawiać w czworokącie. Sobczak, Jelcyn, Jurij Szczerbak z Ukrainy i mówiący te słowa. No i ja w pewnym momencie, byłem wtedy człowiekiem bardzo młodym, zadaję Jelcynowi pytanie, no co Rosja zrobi, jeżeli Ukraina zażąda niepodległości. No i Jelcyn, rozpijając rzeczoną wódkę pszeniczną, zresztą ze szklanek do mycia zębów hotelowych, to też pokazuje, jak to wtedy wyglądało, walnąwszy taki duży stakan wódeczki, stwierdza, rozumiem, że państwo rosyjski znają, więc ja postaram się to zacytować dosłownie, tak tonem jelcynowskim. Pytam o tę Ukrainę, a pójść pojdut. No, через dwa года они будут возвращаться к нам на конях, только по экономическим причинам. И myślę, że te zdania wypowiedziane po szklance wódki w dużej mierze są ilustracją tego, jak elita rosyjska myślała o swoim otoczeniu. Oni sami uwierzyli we własną bajkę, że Rosja utrzymuje całą resztę Związku Sowieckiego. A teraz już bardziej serio spróbuję króciuteńko moją propozycję periodyzacji tego czasu, tego 30-lecia, bo mamy ten gwiezdny czas 89-91, politykę dwutorowości. W roku 1991 Związek Sowiecki się rozwiązuje, mamy układać sobie relacje z państwami sukcesyjnymi. Rzeczywiście państwa bałtyckie to jest trochę odrębna historia. Bardzo trudne na początku relacje z Litwą, dość puste z Estonią i Łotwą, które były w cieniu Litwy. Ale pierwszy okres to są lata 1992-94, kiedy jesteśmy właściwie skoncentrowani na uporządkowaniu relacji, bo pamiętajmy, że są nowe państwa, zawieramy z nimi umowy międzynarodowe. Musimy, te umowy w dużej części są sukcesją po Związku Sowieckim, ale jest kwestia ważności wykształcenia, uznawania dyplomów i tak dalej, i tak dalej. Są dziesiątki rzeczy, które trzeba uporządkować. Z jednej strony, z drugiej strony jesteśmy w intensywnym dialogu politycznym z rodzącym się państwem rosyjskim, dialogu, który w dużej mierze jest w cieniu sprawy katyńskiej. Pamiętajmy, że takim podstawowym elementem pierwszej wizyty Lecha Wałęsy w Moskwie to są dwie rzeczy. To jest przekazanie akt dotyczących Katynia, czyli pewna ekspiacja strony rosyjskiej, i z drugiej strony jest to podpisanie umowy o wyjściu wojsk rosyjskich z terytorium Rzeczpospolitej, na czym nam niesłychanie zależało. Rosja zresztą już wtedy elita rosyjska zabiega o to, żeby za cenę wyprowadzenia wojsk, czy za cenę zerwania więzi zależności, zaaplikować krajom środkowej Europy tak zwane klauzule antysojusznicze. Rosjanie wtedy proponowali umowy z Polską, z Czechosłowacją, z Rumunią. Rumunię zresztą nawet podpisali, ale potem się wycofali z tego, zawierające klauzule, które zabraniają poszczególnym państwom wchodzenia w sojusze skierowane przeciwko stronie trzeciej, czyli czytajmy Rosji. Czyli chodziło o zablokowanie wejścia do NATO. Myśmy wtedy bardzo twardo się temu sprzeciwili. Tu rzeczywiście bardzo ważna rola Lecha Kaczyńskiego, który był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego w tym czasie. W każdym razie można powiedzieć, że te lata 92-94 to jest czas z jednej strony budowania relacji, odwiedzania tych krajów, spotkań. Lech Wałęsa rozmawia z Leonidem Krawczukiem. Leonid Krawczuk wtedy występuje z propozycją takiego sojuszu, który by obejmował Ukrainę, Białoruś i kraje Europy Środkowej. Lech Wałęsa odmawia,
mówiąc, że Polska jest zdecydowana, żeby iść na zachód. Jest i ten okres, można powiedzieć, że ukoronowaniem tego okresu jest wizyta warszawska Borysa Jelcyna. Wizyta, po której Borys Jelcyn na konferencji prasowej powiada, że Rosja nie ma nic przeciwko rozszerzeniu NATO na obszar krajów Europy Środkowej. Co było, wiem to jakby z własnych rozmów, z własnego uczestnictwa w polityce, co było rzeczywiście elementem decydującym, uruchamiającym proces rozszerzenia NATO. Jednocześnie rok 1994 to jest rok objęcia prezydentury na Białorusi przez Aleksandra Łukaszenkę, co wtedy w Polsce odczytywaliśmy jako sukces białoruskiej demokracji, bo Łukaszenka wygrał te wybory wbrew rządowi, wbrew tym siłom, które jak się zdawało były bardziej nastawione na zbliżenie białorusko-rosyjskie, czy utrzymanie Białorusi w kręgu wpływów Rosji. Okazało się, że było to odczytanie błędne. Następny okres to są lata 1994 do mniej więcej 1999. To jest czas, w którym w gruncie rzeczy dzieją się dwie kwestie. Jedna, Polska rzeczywiście angażuje się w możliwie dużym stopniu we wspieranie pogłębiania suwerenności państw postsowieckich. To jest nawiązywanie stosunków dyplomatycznych, to są również kwestie gospodarcze, to są również kwestie przekazywania na przykład stronie ukraińskiej dokumentacji związanej z polskim zbliżeniem do Unii Europejskiej, żeby Ukraina mogła implementować te standardy. To jest czyszczenie relacji polsko-litewskich i polsko-bałtyckich generalnie ze wszystkich zgrzytów, które tam się wcześniej pojawiły. I to jest również walka z Rosją, która zaczyna coraz twardziej. Tu symbolem tego sprzeciwu jest Jewgeni Prymakow. Coraz twardziej zaczyna sprzeciwiać się rozszerzeniu NATO na wschód, zdając sobie sprawę, że to zmieni finalnie obraz geopolityczny regionu środkowoeuropejskiego. Rosyjskie myślenie tego czasu to jest myślenie w takich kategoriach, żeby stworzyć szarą strefę bezpieczeństwa pomiędzy obszarem wpływów rosyjskich, pomiędzy bliską zagranicą a Zachodem. Czyli Rosja chciała wokół siebie mieć jakby dwa kręgi. Jeden krajów uzależnionych, które chciała widzieć jako tę bliską zagranicę, i drugie krajów rozbrojonych, które miały stanowić taką dodatkowy bufor bezpieczeństwa. To się nie udało, w 1999 NATO się rozszerza i relacje polsko-rosyjskie już trochę wcześniej są lodowato-zimne. To pokazuje tą pewną klasyczną metodę rosyjską, mianowicie budowanie prowokacji. Po dość trzeciorzędnej bójce na Dworcu Wschodnim odwołuje wizytę w Warszawie premier Czarnomyrdin i właściwie mamy do początku lat 2000 o czas kompletnego zamrożenia relacji polsko-rosyjskich, a jednocześnie naciskania przez Rosję na państwa tego obszaru bałtycko-czarnomorskiego, ale nie tylko, bo również Kaukazu Południowego, żeby ochładzały swoje stosunki z Polską. Ta Polska zaczyna być przedstawiana w mediach, w propagandzie rosyjskiej jako państwo Rosji niechętne, wrogie, trudne, partner trudny, partner, który zdradził jedność słowiańską. Następny czas to są lata 1999-2004. Z jednej strony kryzys sukcesyjny w Rosji, z drugiej kryzys wewnętrzny, wyhamowanie reform na Ukrainie, zakończone pomarańczową rewolucją. Z trzeciej proces, czas, w którym kraje Europy Środkowo-Wschodniej, od krajów bałtyckich poczynając aż po Rumunię, bardzo intensywnie rozmawiają o wejściu do Unii Europejskiej, a część tych krajów również do NATO. Zaczyna się tworzyć bardzo wyraźna granica pomiędzy Rosją, a światem zachodnim, do którego wchodzą wszystkie kraje właściwie tak zwanego bloku sowieckiego, pozostaje Białoruś, pozostaje Ukraina, pozostaje Mołdawia, pozostaje Kaukaz Południowy. I osią polskiej polityki wschodniej jest coś, co można, Paweł Kowal
definiuje to jako doktrynę Giedroycia, walka o to, żeby te kraje dokonały wyboru prozachodniego. Walka o wybór, dlatego że chodzi o decyzję społeczeństwa, a nie jednorazowe gesty polityczne. Jakby osią polskiej polityki wschodniej tego czasu jest dialog z różnymi siłami politycznymi, siłami społecznymi, jednocześnie wspieranie tych aspiracji prozachodnich w Europie, a równocześnie pojawia się nadzieja, że nowa władza rosyjska, Władimir Putin, będzie Rosję reformować i że Rosja stanie się partnerem, z którym można rozmawiać. Załamanie tych nadziei następuje w kilku etapach. To jest właśnie reakcja Rosji na pomarańczową rewolucję przede wszystkim. Potem jest to napaść Rosji na Gruzję. W międzyczasie pojawia się coś, co jest zmitologizowane w obecnej, już będę kończył, zmitologizowane w obecnej polskiej publicystyce, czyli tak zwany reset polsko-rosyjski roku 2008. Otóż jest to w dużej mierze mit, ponieważ na czym miał polegać ten reset? Rosja dość konsekwentnie od roku 1997 zajmowała się kreowaniem wizerunku Polski i krajów bałtyckich jako zoologicznych wrogów Federacji Rosyjskiej. I cały pomysł rządów polskich po roku 2007 to był pomysł na to, żeby ten obraz wyczyścić, żeby stworzyć nie reset polsko-rosyjski. Były próby, ale ten reset umarł bardzo szybko, realnie. Natomiast, żeby stworzyć wizerunek Polski, która nie jest antyrosyjska, bo inaczej polskich argumentów w Brukseli i Waszyngtonie być zwyczajnie nie słuchano. No bo jak ktoś jest wariatem, to jego opinii się nie słucha, bo wiadomo, że uważa, że jest Napoleonem. Chodziło o to, żeśmy mówili, że czy zmienili nasz wizerunek na kogoś, kto, na państwo, które próbuje dialogu z Rosją. Bardziej była to zagrywka o charakterze politycznym skierowanym na Zachód, bo też trzeba powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że rządy po roku 2007 polskie odwracają się plecami do Wschodu i to jest z kolei bardzo duża słabość. O ile mamy pewne pęknięcie wewnątrz polskiej elity politycznej. Mówiąc pół żartem, pół serio, ja mogę powiedzieć, że prezydent Lech Kaczyński wiedział, co zrobić, a premier Donald Tusk wiedział, jak zrobić, ale się broń Boże ze sobą nie porozumiewali, żeby połączyć te dwie tendencje. I ten podział, to niedostrzeganie Wschodu, uważanie polityki wschodniej za politykę drugorzędną. Tu mamy całą serię publikacji, na przykład między innymi bardzo wpływowego polityka Bartłomieja Sienkiewicza, ale mamy całą debatę o Polsce Piastowskiej, Polsce Jagiellońskiej prowadzonej przez ludzi, którzy byli związani z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, wskazujących tę Polskę Piastowską jako wersję lepszą. Cała ta debata spowodowała, że Polska wycofuje się z aktywnej polityki wschodniej wtedy, kiedy Rosja zaczyna bardzo intensywnie odbudowywać swoją koncepcję imperialną. Bo, i to już ostatnie zdanie, okazało się po roku 2000, że Władimir Putin i przychodząca z nim grupa polityczna do władzy ma wizję odbudowy Rosji, nie Związku Sowieckiego, to bardzo wyraźna korekta, tylko Rosji jako imperium. Rosji jako imperium w granicach przynajmniej z epoki Katarzyny II, co oznaczało zanegowanie. Mamy przemówienie Putina w Monachium, mamy wystąpienie Putina w Bukareszcie na szczycie NATO, zanegowanie w ogóle odrębności państw leżących na obszarze bałtycko-czarnomorskim. I to z kolei sprawiło, że polityka polska po roku 2014, po zaborze Krymu, po napaści rosyjskiej na Ukrainie, musiała znów zwrócić się na wschód.
Ale wciąż jeszcze nie bardzo odrobiliśmy te zmarnowane lata z początku XXI wieku. Dziękuję bardzo za długość. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze, za te ważne korekty i osobiste świadectwo i periodyzację, które odpowiadają na najgłębszy sens tej debaty. I, no to jest zboczenie zawodowe historyka. Tak, tak jest. I przekazując głos dla pani Iryny Maciarz, chciałbym podjąć jeszcze jeden wątek naszej dyskusji, a mianowicie jaka była rola Wschodu w polskiej dyplomacji politycznej i pamięci historycznej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, drodzy koledzy. Dzień dobry, szanowni państwo. Najpierw chciałabym... Bliżej. Czy tak? Jest dobrze, tak? Dzień dobry, drodzy koledzy. Najpierw chciałabym podziękować pana dyrektora SEW za wsparcie ukraińskich naukowców i ukraińskiej nauki historycznej. Myślę, że temat dzisiejszej konferencji jest bardzo ważny. Oczywiście stosunki ukraińsko-polskie są ważnym kierunkiem polskiej polityki wschodniej. Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie istnieje sporo opracowań naukowych i eksperckich dotyczących rozwoju kontaktów dwustronnych między Ukrainą a Polską, a także udziału naszych krajów w wielostronnych projektach międzynarodowych. Dlatego chciałabym dzisiaj mówić o dwóch momentach stosunków ukraińsko-polskich, o historii stosunków i o dyplomacji publicznej. Wiadomo, że Polska jako pierwsza ogłosiła uznanie Ukrainy za niepodległe państwo 2 grudnia 1991 roku. Już następnego dnia po referendum ogólnoukraińskim 1 grudnia, w wyniku którego ponad 90% potwierdziło akt deklaracji niepodległości Ukrainy. Oczywiście fakt ten nie stał nieprzewidywalny. Zauważę, że od nawiązania stosunków dyplomatycznych w 1918 roku pierwszy polski przedstawiciel dyplomatyczny Stanisław Wańkowicz-Sobolewski uzyskał uznanie Hetmana Pawła Skoropadzkiego w bardzo symboliczny dzień 11 listopada. Polska obecność dyplomatyczna na terytorium Ukrainy trwała najdłużej ze wszystkich krajów i podczas rewolucji ukraińskiej, i podczas przebywania Ukrainy w Związku Radzieckim. Po opuszczeniu Kijowa 28 stycznia 1919 roku w związku z ofensywą Armii Czerwonej misja polska wraz z przedstawicielami Gruzji, Dona, Niemiec i Finlandii podczas spotkania w Wienicy postanowiła wysłać do dyrektorii pismo z zapewnieniem, że wyjazd dyplomatów z zagrożonego terytorium Ukrainy jest środkiem wymuszonym i nie oznacza zerwania stosunków dyplomatycznych z Ukrainą. Dlatego w 1991 roku stosunki dyplomatyczne zostali przywrócone, a nie założone. O spójności polskiej polityki w wspieraniu walki niepodległości Ukraińców świadczyło stanowisko zajęte po ogłoszeniu przez Ukrainę deklaracji suwerenności państwa 16 lipca 1990 roku. Już 27 lipca, jak wiadomo, Senat Polski oficjalnie zadeklarował poparcie dla bliskiego narodu z przełomowym w momencie jego historii zamiar rozwiązania współpracy. 13 października 1990 roku w Kijowie została podpisana deklaracja o zasadach i głównych kierunkach rozwoju stosunków ukraińsko-polskich.
Документ підписали міністр справ заграничних Кшиштоф Скубішевський oraz ostatній міністр справ заграничних Української СРР і перший міністр справ заграничних України Анатолій Зленко. Парадоксом ситуації було то, що праві два місяці перед офіційною декларацією неподлеглості України декларація застала підписання через Українська СРР і узгоднена з міністром справ заграничних Зв'язку Радянського. Її честь відповідала однак оголошеній декларації о суверенності панства. Сказывана на непорушальность границ, декларована стражение прав меньшинств народовых и подтверждала исторические связки между Польском и Украиной. Московское споткання о витваже людським 20 вересня 1991 року сталося міжнародовим платформом репрезентації стратегічних завдань української дипломатії, окреслених в декларації о суверенності панствової України і оголошення заміру нав'язання стосунків дипломатичних з партнерами заграничними. Учасничал в ней сталый представитель Украины в России Владимир Крыжановский и первый секретарь Департамента информации Министерства справ заграничных Украинской РСР Андрей Василовский. Ходило опельне учасничество Украине в процессе Гельсинским как стратегическое задание для панства. Представители Венгер выразили пельне попарце для интенции Украины, запросили своїх українських колегів до удзялу в спотканню московським як гості делегації венгрів. З того статуту скористали Молдавія, гость Румунії, і Білорусь, гость Зв'язку Совєтського. Україна заміжала, однак, представити в КБВЄ, принаймні, початково як обсерватор, а не гость інної делегації, він одруціла оферта зарубно делегації венгерської, як і делегації совєтської. Значення України попарав амбасадор Фінляндії, яка упіла, і представителі Польщі запевнили, що співпраця між Україною та Польщею набере темпа в всіх дзідзінах, що доводить, що сусіди встане розв'язати всі найтрудніші проблеми. 4 стycznia 1992 року нав'язалися стосунки дипломатичні між Україною та Польщею, як відомо, а під час першої офіційної візити в Варшаві президенти України Леоніда Кравчука 18 мая 1992 року підписано міжнародову умову о добрим сусідстві, приязних стосунках і співпраці. По привроченню стосунків дипломатичних Польща сталася ключовим орендовником України в улатвенні її дороги до інституції європейської, як повідав Єжи Казакевич, перший амбасадор в Україні, а пізній по вшестепенню Польщі до Унії Європейської лобувалася курсом України на членковство в Унії Європейської і НАТО. Неподлегла Україна узнавалася Польща за гарантії безпеченства і стабільності в регіоні. Очевидно, теза та була підставова в розвою стосунків між Польською та Україною в колійних літах. Дипломатія публічна стається важливим моментом в розвою реляції в тим часі і зараз. Українсько-польська співпраця культуральна опиралася на справдзюних в діляльності консулату Генерального Польщі в Києві, а в літах 1940-х до визнання неподлеглості України. То були різні форми – вимяна студентів і науковців, розвій туристики, рух міст сьогоднішніх, вистави ксьонжек, дні культури, дні міст, вимяна креативних зесполів і таке інне, які стали не нажендям взаємного зрозуміння між народами українським і польським. Поза третя ідейова, тестоване нажендя мали характер універсальний і знайшли своє опрацювання як
jako skuteczne narzędzia dyplomacji kulturalnych w nowych warunkach historycznych. Pani Iryno, jedna chwila zostawiła. Ok. Jednocześnie w Rosji pod nowa forma dyplomacji publicznej ukrywana dawna treść skoordynowanej maszyny propagandowej, mającej na celu omnożenie punktów między krajami i zaostrzenie stosunków. Propagandyści znaleźli także momenty w punktach historii. Próby wpływania w takich pozycji na stosunki ukraińsko-polskie nasilili się, gdy w 2014 roku Росія розпочала війни гібридово присівку України, а властиве присівку цілого свято. Але свят не пельнів того втеди і не очув. Ну і може є ще одне здання. Серед пріоритетних дипломатії публічної заровно в зеленості Міністерства справ заграничних Польські, як і в польській історіографії, вирожнюються такі обшари, як дипломатія економічна, культуральна, історична, співпраця розвойова, партнерство всходнє, дипломатія спортова. Виекспонування такого керунку, яким є дипломатія історична у польській дипломатії публічної, вказує на ваги та квестії в стосунках двосторонних. І, очевидно, о тим дуже варто розмовляти на інших платформах. Dziękuję. Proszę Państwa, zaraz przechodzimy do bardzo konkretnego wątku, a mianowicie jaka była polityka polska i unijna wobec niezależnej Białorusi, jakie były wyniki i co może trzeba robić dzisiaj. Zapraszam Pana Aleksandra Mielenkiewicza przedstawić ten wątek. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Ja po pierwsze chcę serdecznie podziękować za zaproszenie na tą konferencję. Odbieram to nie jako personalne zaproszenie, a przede wszystkim zaproszenie Białorusinów do tego, żeby uczestniczyć w pobudowie stosunków i współpracy naszego regionu w przyszłości. I za to serdecznie dziękuję. Jaka była polska polityka wobec Białorusi? O tym już mówiono i można jeszcze dużo opowiadać, można krytykować, można dziękować bez końca. Ja powiem tak, że moim zdaniem wygrała strategiczna polityka, strategiczne programy, to przede wszystkim. Chociaż ich było dużo, sporo, były wspierane prawoobrońcy, NGOsy, były wspierane edukacyjne programy, medyjne programy. Ale najważniejsze dla nas do dnia dzisiejszego są właśnie programy takie strategiczne. One są najdroższe, najtrudniejsze w wykonaniu. I do takich programów należy no, przede wszystkim telewizja Bielsat, która naprawdę coraz lepsza jest i bardzo, coraz bardziej popularna, prawdziwe źródło niezależnej informacji. Program imienia Kalinowskiego dla relegowanych studentów. Naprawdę ogromne znaczenie ma to przygotowanie kadr na przyszłość, które w większości wrócą do kraju, znam to, ale jeszcze bardzo ważne jest, że to było rujnowanie strachu, a u Łukaszenki, jak wiadomo, wszystko jest zbudowane na tym, żeby napędzać atmosferę strachu, a to rujnuje. Jest program tam wsparcia Radio Racja, program wsparcia innych mediów. Ja teraz pracuję przy wsparciu Studium Europy Wschodniej nad programem kształcenia kadr dla zarządzania przyszłą demokratyczną Białorusi. Takie programy online, kursy online, podyplomowe, w których próbujemy wykształcić ludzi, żeby zapoznali, jakie były reformy lepsze, gorsze w sąsiednich krajach, Polska, Litwa, Estonia, nawet w Gruzji nas ciekawią też reformy i chcemy przygotować Białorusinów do przeprowadzenia takich reform, jak przyjdzie na nich czas. I za te programy bardzo dziękuję i powiem, że były różne etapy polskiej polityki wobec Białorusi. Zawsze było wsparcie demokratów i niepodległości. To takie strategiczne działania. Z reżimem były różne sprawy. Były sprawy krytycznego dialogu, były sprawy realpolitik. Ja powiem, że każdy etap na pewno miał wielkie znaczenie, bo były próby jakoś zaangażować i władzę też, może przyszłego podziału władzy, to jest ważne dla demokratyzacji kraju.
No, realpolitik się nie udał, bo Łukaszenka kolejny raz wykorzystał realpolitik, dlatego żeby pokazać Moskwie swoje plecy i żeby Moskwa się przestraszyła i dała jeszcze więcej dotacji, jeszcze więcej tanich kredytów. To się nie udało i polski biznes nie zdołał zbudować na Białorusi z reżimowym biznesem jakieś stałe stosunki i prosperację. Też w polityce krytycznego dialogu, no były różne czasy. Kiedyś krytyczny dialog był prowadzony jako próba wychować Łukaszenkę i zrobić z niego trochę Europejczyka, trochę demokratę. No szczerze, my, Białorusini, wiedzieli, że to się nie uda. Łukaszenka jest sowiecki człowiek, Łukaszenko jest stalinowiec i no, jest taki, jaki jest. Ale próba była też bardzo ważna i ona była wtedy taka bliska do takiej polityki ogólnoeuropejskiej. Ja może zadam sam sobie pytanie, czy Białoruś w dzisiejszym stanie, w tak trudnym stanie, kiedy reżim dołączył się do agresji, co nam strasznie boli, bo nam, no ja nie myślę, że podnosimy taką wspólną winę, ale odpowiedzialność na pewno. I jesteśmy z braćmi Ukraińcami i wiemy, że tam zapadnie decyzja, co możemy mieć w przyszłości, czy będzie Białoruś demokratyczna, europejska i białoruska. I jak myślę o tym czasie, znam, że Ukraińcy wygrają tą wojnę, nie mogą przegrać, bo taki duch jak u Ukraińców nie ma dzisiaj żaden naród w Europie, a może w całym świecie. I to dla nas wielki przykład, musimy się uczyć temu. I powiem jeszcze, że dlaczego mówię, że wygramy. Po raz pierwszy w 20 roku Białorusini byli większością za nową Białoruś, za demokratyczną, za Białoruś normalną. I większość wygrała wybory, ja nie wątpię w tym, i Cichanowska dla mnie jest prezydentem elektem. I to ogromny sukces nas samych, my uwierzyliśmy w siebie, to jest nowe społeczeństwo obywatelskie, które tak ważne. Na Białorusi zawsze było mocne społeczeństwo obywatelskie. Partii nie było, bo nie ma prawdziwych wyborów, nie ma konkurencji, nie ma praktyki i tak dalej, ale NGOsy mieliśmy dobre, jak i Ukraińcy zresztą. Taka umiejętność samoorganizacji na Ukrainie była zademonstrowana przede wszystkim na Majdanach, ale nie tylko. I w tym sensie mamy przyszłość nawet w te czasy najtrudniejsze. Ale ja chcę powiedzieć, że mimo tego, że Białoruś w większości jest prodemokratyczna, proeuropejska, jeszcze nie do końca probiłoruska, bo tu trzeba dużo pracować. Ja zawsze myślę o tym, co będzie od razu po tym, jak odejdzie dyktatura, a będzie taki czas. I my najczęściej dzisiaj mówimy o Łukaszence, o torturach, o terrorze i tak dalej, o prawach człowieka, i to jest słusznie, o więźniach politycznych, których jest po prostu bardzo dużo, ale my za mało myślimy i za mało jeszcze robimy dla pierwszych kroków nowej demokratycznej Białorusi. I tam ja widzę no, taką pastkę pewną, jest powód, żeby był niepokój. Czy Białoruś wybierze drogę demokratyczną, proeuropejską, niepodległościową w te pierwsze dni po Łukaszence? Bo stan gospodarki będzie na pewno bardzo trudny, psychologiczny też nie najlepszy. Czy będzie u nich wiara i czy będzie u nich taka tożsamość jak u Ukraińców, która teraz wygrywa wojnę, czy będzie u nas taka? Na pewno nad tym trzeba dużo pracować, bo no w mojej ocenie no na pewno takimi prawdziwymi Białorusinami jest teraz 20, może 30%, ale za dużo jeszcze ludzi sowieckich, paternalistkich, ludzi, którzy wierzą, że trzeba do kogoś się dołączyć, stać obok mocnego i wtedy może coś się uda. Nie ma wiary w samych siebie, to też nasza bieda jest. I żeby wzmocnić samoświadomość historyczną, kulturalną, żeby odradzać języka, nie trzeba czekać demokracji. To jest nasza praca na dzień dzisiejszy. Próbujemy to robić i to jest nasze zadanie i prosimy o wsparcie. Bo jeżeli będzie u Białorusinów poczucie, że oni są Białorusinami z prawdziwego zdarzenia,
to oni wygrają i drugą turę, a druga tura zacznie się, bo po Putinie my wiemy, Putin odejdzie, ale będzie drugi Putin. I my nie znamy, jaki będzie, gorszy, bardziej agresywny, tak. Nawet jeżeli będzie trochę mniej agresywny, imperialność w umysłach Rosjan i tego nowego kierownika nie zniknie. I będzie nasza kolej walczyć o niepodległość Białorusi, o Białoruś przyszłości, w której sami decydujemy o swoim losie. I takie programy wzmocnienia samoświadomości kulturalnej, jak mówiłem, historycznej. Historia wraca w dniu dzisiejszym do naszych szkół i uniwersytetów kremlowska, taka jak była w czasy sowieckie. Jest wyniszczony totalnie i tak już osłabiony język białoruski, jego pozycje. Nie można prowadzić wycieczki w języku białoruskim, wsadzają na doby ludzi i tak dalej. To są agencje, którzy konsultują Łukaszenki i jego własna pozycja. Bo on nie jest białoruskim prezydentem, on jest sowieckim prezydentem, on jest stalinowskim prezydentem. I nie prezydentem teraz, tak. On był wybrany prezydent, tak, słuszna za uwagę. On żaden prezydent, a on człowiek, który przeprowadził okupację Białorusi, bo nie wygrał wybory, a druga okupacja wojskowa jest moskiewska. Ja jestem optymistą, wierzę, że prawda zwycięża i my zwyciężymy. I to wsparcie, które okazuje ciągle Polska i inne kraje sąsiednie, jest dla nas super ważne. Dziękuję. Proszę Państwa, niestety nie mamy czasu na pytania. Ja nie będę zadawał główne pytanie, które nurtuje wszystkich Ukraińców, czy będzie inwazja Białorusi na Ukrainę. To chyba w trakcie przerwy. Ja mogę proszę to powiedzieć. Nikt nie wie. Nikt nie wie. Tak. Tak, 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 krótką. Przepraszam. Mamy 20 minut na kawę, więc możemy może jeszcze tam chwilę poświęcić. Otóż ja chciałem się odnieść do paru słów ambasadora Nowakowskiego. Otóż on podkreślił bardzo silnie rolę Lecha Wałęsy, która dla mnie na przykład osobiście była wysoce dwuznaczna w tym czasie. Po pierwsze Lech Wałęsa, oczywiście on był symbolem, to wszystko prawda, ale jego wizyta w Moskwie dla podpisania dużego traktatu z Rosją, no była jakimś po prostu w dużej mierze nieporozumieniem. Na szczęście Polakom udało się Rosjan w tym momencie oszukać, a polegało to na tym, że Rosjanie, ja po prostu wtedy, że pracowałem w ambasadzie jako zastępca ambasadora i żeśmy przyjmowali delegację na Kremlu i problem wyprowadzenia wojsk rosyjskich był związany z warunkiem takim, że Polacy dają mieszkania, zapewniają jakieś domy dla wyprowadzanych oficerów rosyjskich i tak dalej. To byłby duży nakład finansowy. I na ten temat toczyła się debata pomiędzy właśnie kancelarią prezydenta i premiera. Wizyta Wałęsy była kilkakrotnie odkładana, ponieważ nie można było dojść do ostatecznej konkluzji. Kto za to płaci i czy rzeczywiście. I otóż stoimy sobie na tym Kremlu. Proszę mnie, żebym ustawił naszą delegację w jednym takim równym rządku, bo staliśmy w sposób dosyć nieuporządkowany. I ja stanąłem na samym końcu, a pierwszym za mną, zaczęła się rosyjska część delegacji, był premier Gajdar. Podchodzi do niego Paweł Graczow, minister obrony, i mówi, nie podpisujemy tego traktatu. Ja mówię, jak to nie? A co? Bo Polacy nic nie dają. Nic w ogóle, nie obiecali nic, żadnych domów, żadnych finansów, niczego. Ja to usłyszałem, podszedłem do ministra Skubiszewskiego i mówię, że usłyszałem jakąś fenomenalną wiadomość, bo na wieczór zaplanowane jest podpisanie dużego traktatu. Jeżeli on nie będzie podpisany, to jest to skandal po prostu. No okazało się, że po wielu godzinach jeszcze rozmowy w ciągu tego dnia udało się taką podpisać, powiedzmy, porozumienie, że Polacy szukają gdzieś w świecie środków na bez określenia terminu i wysokości. W ogóle i Rosjanie się zgodzili na to, bo nie mieli po prostu wyjścia, czyli nasza dyplomacja w tym wypadku bardzo dobrze. Dokładnie rzecz biorąc, panie Wiktorze, to Wałęsa z Jelcynem podpisywali puste kartki i umowa polsko-rosyjska była podpisana w kuchni na Kremlu przed kolacją. No to już jest, powiedzmy, taki detal, który tutaj... Natomiast jeśli chodzi o... Nie, bo noc jeszcze spędziliśmy na negocjacjach.
negocjacje. No tak, tak. W każdym razie była w zasadzie zgoda Polski na to, żeby te wycofanie wojsk rosyjskich wiązało się z pozostawieniem firm rosyjskich na terenie Polski. I to zostało po prostu przez rząd Olszewskiego zaoprotestowane i dlatego właśnie doszło... W umowie, panie Wiktorze, w umowie tego nie było i to jak był pan wtedy, ja byłem też przy tym stole i przecież Wałęsa, łamiąc protokół, zwrócił się do Graczowa, wymuszając na nim powiedzenie, że on się zgadza, ominął Jelcyna, zwrócił się do Graczowa przy tym długim stole kremlowskim, czy on się zgadza na wycofanie wojsk. Rosjanie stawiali nie firmy, chcieli spółek mieszanych. Spółek, no rzeczywiście, spółki. No, te spółki mieszane ostatecznie umarły, nie były podpisane. Nie były podpisane właśnie, ale dzięki oporowi, rządu Olszewskiego. A być może dzięki oporowi, ale zrobił to Wałęsa. No. Proszę Państwa, nie zamykamy dyskusję, tylko ogłaszam przerwę na kawę, a potem będzie kontynuacja konferencji. Dziękuję. Dziękuję wszystkim naszym panelistom i wszystkim Państwu obecnym.